Dzień dobry, kłaniam się. Bardzo dziękuję za zaproszenie gospodarzom. Moje nazwisko Jacek Szymala. Tak jak zapowiedziany zostałem, zamierzam tutaj pokrótce scharakteryzować dorobek polskiego filmoznawstwa historycznego ostatniej dekady. Szczególnie tutaj jest zaszczytem dla mnie, że mogę dzisiaj, mam możliwość zobaczyć i usłyszeć panią profesor Skotarczak i pana doktora Witka, bo też o państwa dorobku głównie, czy może między innymi, będę mówił. Dlaczego taka cezura jednej dekady? Mianowicie z trzech względów przynajmniej. Po pierwsze, chciałbym tutaj w tym tytule, który jeszcze nie jest ostateczny, nawiązać do pierwszego użycia terminu polskie, czy w ogóle filmoznawstwo historyczne, właśnie w roku 2004. Po drugie, omówienie wszystkich tekstów powstałych na ten temat, zwłaszcza bardziej obszernych, czy też krótszych, wymagałoby większego, szerszego forum i tutaj do jednego artykułu, myślę, że tych kilkanaście, do których ja nawiążę, to będzie miara odpowiednia. Kolejną rzeczą jest też, co wynika z poprzedniego faktu i też go argumentuję, w opisywanych, omawianych za chwilę wydawnictwach znaleźć można odwołania do literatury wcześniejszej, która to właśnie do tematu się odnosi. Czyli to moje wystąpienie, czy tekst jest pomyślany jako przegląd owych 13 głównych krajowych publikacji poruszających zagadnienie kina i historii. Jak wspomniałem, lista nie jest pełna i ma na celu zasygnalizowanie dalszych poszukiwań, kwerend. Zwłaszcza mam na myśli te krótsze rzeczy rozproszone po różnych czasopismach, nie tylko filmoznawczych, historycznych czy innych szeroko pojętej humanistyki. Główną tezą mojego wystąpienia jest wskazanie na dysproporcje w zainteresowaniu badaczy poszczególnymi epokami historycznymi. Otóż najwięcej uwagi poświęca się zagadnieniom współczesności, 20. stuleciu czy 21. już. Tutaj nie do końca może przekonać twierdzenie, tłumaczenie, że film może być traktowany w funkcji źródła jedynie historii XX wieku. Wtedy w historii źródła bezpośredniego. Oczywiście to mamy na myśli choćby filmy dokumentalne. Bowiem, jak choćby powiada Janusz Rulka już od lat 60. XX wieku, że równie dobrze przydatność na przykład w dydaktyce historii, nawet na poziomie akademickim, jako środek film spełnia swoje zadanie, jako środek wpływający korzystnie na świadomość historyczną, że posłużę się tytułem jego doktoratu z 69 roku, który jest właśnie o funkcji filmu na dydaktykę. Więc chciałbym tutaj też te proporcje poruszyć. Zatem pierwszą książką, pierwszą publikacją, która wniosła istotny wkład w dorobek rodzimego filmoznawstwa historycznego i za chwilę się wytłumaczę z tego określenia, ostatniego dziesięciolecia, jest obszerny tom Dokument filmowy i telewizyjny. Powstał jako wynik, publikacja pokonferencyjna. Państwo byliście, ja niestety nie. To była taka duże wydarzenie, 120 osób, 60 referatów pod honorowym patronatem prezydenta na emigracji Kaczorowskiego. Organizował to Zakład Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii Filii Akademii Świętokrzyskiej oraz Zakład Archiwistyki i Europejskie Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej. Żeby wymienić obu organizatorów, materiały podzielono na trzy grupy. Pierwszą zatytułowano właśnie źródło filmowe i telewizyjne, podstawy metodologiczne krytyki. Drugą stanowił dokument filmowy i telewizyjny, problemy archiwizowania. A trzecią zajęli się głównie dydaktyce i był to dokument filmowy i telewizyjny w dydaktyce i upowszechnianiu wiedzy historycznej. I tutaj nie będę szczegółowo omawiać poszczególnych, czy też jakby można je podzielić też na mniejsze grupy tych trzech. Można wskazać na to, że zarówno tytuł, który zresztą, jak można zauważyć od razu, eksponuje dokument kosztem filmu fabularnego. Zatem
też większość artykułów na ten temat jest, czy konkluzja pana Waldemara Chorążyczewskiego, który sugeruje możliwość zajmowania się filmem właśnie w funkcji źródła głównie historyka wieku XX. Przy czym warto zauważyć przełamanie tej proporcji. Tutaj mam na myśli teksty dydaktyków, którzy na przykład Maciej Franc analizuje pod kątem środków dydaktycznych film o średniowieczu, taki z cyklu Dzieje Kultury Polskiej, czy też inna referentka Izabela Socka zauważyła, że emitowane przez Discovery Channel programy o treści historycznej w znacznym stopniu odnoszą się do starożytności, a w drugiej do XX wieku, z czego w większości do II wojny. Wracając do definicji, Chorążyczewski konkluduje, iż nazwa filmoznawstwo historyczne miałaby być taką analogią do geografii historycznej czy klimatologii historycznej. Takie przekonanie autor oparł, i tutaj cytat, nie tylko na niechęci do mnożenia bytów ponad konieczność, tutaj były też głosy na ten temat, więc nie będę tego szerzej komentował, i dalej cytuję, ale i na treści wystąpień usłyszanych w trakcie konferencji, dających się zawsze umieścić w którymś miejscu modelu. On ma na myśli tradycyjny model pojmowania źródła. I ta jego wypowiedź, to już jest po cytacie, to miał być głos w dyskusji właściwie, ale stwierdzono zgodnie, że jednak mogłoby to być swoiste podsumowanie, dlatego powstało ostatecznie jako jeden z artykułów kończących. Trzeba pamiętać, że postulat ukonstytuowania filmoznawstwa historycznego to nie jest autorem Chorążyczewski wspomniany, tylko spiritus movens całego wydarzenia, całej konferencji, mianowicie Maciej Szczurowski. I z kolei pani profesor Skotarczak uważa, że jednak dyskusja po referacie nie przyniosła rozstrzygnięć, a część jej uczestników zdawała się mieć wątpliwości co do takiej nazwy. Niejakie opory budziło słowo filmoznawstwo i telewizjoznawstwo, które też wtedy użyto, kojarzące się rozmówcom zanadto filologicznie. Dlatego też, jak wcześniej się wytłumaczyłem, tytuł Filmoznawstwo historyczne polskie w tytule mojego wystąpienia jest na razie roboczym tytułem, a za chwilę dalej będziemy próbować odpowiedzieć na to pytanie, niejako przy okazji. Najważniejszą bodaj pracą teoretyczną na temat filmu i historii z 2005 roku jest książka lubelskiego metodologa Piotra Witka, film, Kultura, film, historia. I tutaj, żeby nie zacytuję fragment recenzji tej pracy. Na gruncie polskiej refleksji metodologicznej rozprawa ma charakter pionierski i w dużym stopniu odkrywczy. To jest jedno ze zdań z recenzji. Jako drugi walor recenzent wskazał interdyscyplinarną perspektywę pracy. Autor wychodzi z założenia, że przekaz audiowizualny jest najpowszechniejszą formą radzenia sobie z przeszłością. Doktor Witek uważa, że film jest równorzędnym wobec historiografii sposobem społecznego oswajania historii, szerzej konstruowania historycznych światów możliwych i kulturowo uwarunkowanego poznawania świata. Badacz jest oczywiście autorem również innych krótszych może artykułów na ten temat, które jednak tutaj nie będę omawiał szerzej. Nawet powstały niektóre wcześniej niż omawiana przeze mnie dekada. Pierwsza połowa dekady pierwszej, trzeciego tysiąclecia w filmoznawstwie historycznym na temat obrazu, no tutaj z kolei nowożytności bardziej, zaowocowała przynajmniej dwoma ważnymi analizami. Autorem pierwszej jest Krzysztof Kozłowski, drugiej Iwona Groć. Obie wyszły z takiej serii Klasyka Kina w Poznaniu. Redagują to filmoznawcy profesor Marek i Małgorzata Hendrykowscy. Mianowicie, co tu jest ważne, te dwie akurat są o filmach, których akcja toczy się w czasach nowożytnych. Jest to Barry Lyndon, tutaj autorem jest Kozłowski, i Iwona Groć, przepraszam, która mówi o rękopisie znalezionym w Saragoście. Jednak oczywiście, zwłaszcza w warsztacie historyka innych epok, również inne z tytułów tej serii można rozpatrywać pod kątem filmoznawstwa historycznego czy związków kina i historii jako bardziej ogólnego pojęcia.
Omówię tu jedną z nich dla udowodnienia też, że to są głównie prace filmoznawcze, a nie historyczne, czy nie tyle analizujące poszczególne aspekty języka kina jako źródła. Barry Lyndon, monograficzna analiza filmu Stanleya Kubricka o tym samym tytule. Podobnie jak w przypadku niektórych innych z tej serii, czy innych filmoznawczych analiz filmów, w których akcja dzieje się w okresach historycznych, czyli mam na myśli głównie te niedokumentalne filmy, mniej miejsca zajmuje tutaj opis elementów świata przedstawionego, jak na przykład rekwizytów ilustrujących epokę. Autora bardziej interesuje ich ustawienie w kolejnych kadrach, ale jako specjalny zabieg reżysera mający na celu pokazanie, że film ma prawo skrótu i nie musi linearnie przedstawiać kolejnych wydarzeń. Jakby powiedział Janusz Tasbi z profesorem Mączakiem, że film powinien ilustrować, a nie raczej właśnie służyć rozumieniu, a nie ilustracji historii, więc o to tutaj chodzi też autorowi. Kozłowski więcej uwagi też skupia na muzyce w filmie. Mówiliśmy tutaj o historii też dźwiękowej, oprócz tego, że wizualnej, o czym za chwilę. Mianowicie Kozłowski analizuje funkcję użycia utworu Fryderyka Händla Sarabanda. I dalej, mówiąc o pokazanej w filmie historii, dochodzi do słusznego wniosku, że wszystko u Kubricka wskazuje na schyłek epoki. Z rozpadem rodziny tytułowego bohatera w zapomnienie idzie wiek oświecenia. Data pod rachunkiem bankrutującej Lady Lyndon w końcowym ujęciu jednoznacznie przywodzi na myśl nadchodzącą rewolucję francuską. Warto również wspomnieć autorów i artykuły wchodzące w skład pierwszego w polskim filmoznawstwie tomu poświęconego biografistyce filmowej. Jest to również publikacja pokonferencyjna zredagowana przez Sylwię Kołos i profesora Tadeusza Szczepańskiego. Kilkanaście artykułów oraz taki jeden retrospektywny profesora Michałka o biografistyce filmowej z lat 70. Pozostałe artykuły są współczesne. Większość z nich, i tutaj chcę znowu podkreślić proporcje czy dysproporcje, odnosi się do filmów biograficznych o ludziach XX wieku, kilka do XIX wieku, tylko profesor Hellman napisała o biblijnej Salome i jej filmowych portretach. Stąd wynika, że film może być źródłem nie tylko do poznania świadomości historycznej czasu, w którym powstał, co też nie jest odkryciem Ameryki, a fabuła niesie często informacje w bardziej atrakcyjnej postaci niż dokument, co czyni też to istotnym środkiem dydaktycznym. Z kolei mamy 2008 rok i tutaj trzy bardzo ważne opracowania z punktu widzenia filmoznawca historycznego. Otóż w Warszawie wydano antologię pod redakcją Iwony Kurz, przynajmniej tak czyta to nazwisko dr Marszałek, zawierającą 12 tekstów, w większości tłumaczeń autorów zagranicznych, prezentując zróżnicowane perspektywy i ujęcia krytyczne. Warto zaznaczyć, że to prace klasyków w tej dziedzinie, światowe autorytety jak Robert Rosenstone, Hayden White, czy Pierre Sorlin, czy Rafał Marszałek właśnie. Druga książka to zredagowany przez profesor Skotarczak zbiór 14 artykułów badaczy krajowych, z których nie wszystkie jednak dotyczą związku historii z kinem, bowiem również innymi tytułowymi mediami audiowizualnymi, jak fotografia czy internet. Pierwsza połowa opracowań ma charakter teoretyczny. Kolejne 7 pokazuje na przykładach wykorzystanie filmu i fotografii jako źródeł. Źródło jest tu traktowane w funkcji bezpośredniej, stąd wszystkie teksty dotyczą dzieł nie tylko powstałych, ale i obrazujących XX stulecie. I trzecią pozycją z tego 2008 roku jest zbiór materiałów z konferencji Przeszłość w kinie Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989. To są materiały po konferencji, która się odbyła w Poznaniu w 2007 roku. Redaktorzy to Bakuła i Talarczyk-Gubała. Również tutaj
Omawiane są filmy obrazujące jedynie ostatnich kilkanaście dziesięcioleci. Czyli próżno tutaj szukać filmowego obrazu czy portretu wydarzeń wcześniejszych. Oczywiście w funkcji czy w formie konstrukcji czy rekonstrukcji, raczej konstrukcji. Idąc dalej chronologicznie, wymieniając te opracowania, bo nie można sobie pozwolić jednak na szersze omówienie, rok 2010, bardzo bogaty, jak chodzi o związki, o badania nad związkami historii i kina, profesor Skotarczak wymienia i omawia plon trzech konferencji zorganizowanych wówczas na ten temat. Dlatego nie chciałbym dublować tej samej informacji, a tu wskazać jeszcze na 69 numer kwartalnika filmowego w całości poświęconego historii w filmie. I wymieniając niektóre z tych artykułów, tam jest 11 tekstów plus wstępny. Proszę Państwa, większość również tekstów skupia się na filmach, które obrazują czasy XX wieku. Są dwa przykłady, które pokazują czasy nowożytne. Jest to Patrz Kościuszko na nas z ekranu, obraz naczelnika w filmie i W cieniu Elżbiety, filmowe wizerunki Mary Stuart. I mamy też tekst, który dotyczy filmu o czasach starożytnych. To jest tekst profesor Hellman o pierwszym cesarzu. Pozostałe 8 tekstów to jest XX wiek. W 2011 roku ukazuje się numer czasopisma Historyka, w mianowniku powiedziałem, poświęcony polsko-rosyjskiej historii w filmie. Spośród 8 zawartych tam artykułów, równo 3/4 skupia się na stosunkach współczesnych i tylko 2 traktują o stosunkach polsko-rosyjskich w czasach nowożytnych. Biorąc pod uwagę, że o polsko-ruskiej, czy wtedy polsko-moskiewskiej, czy polsko-rosyjskiej, polsko-radzieckiej historii w ogóle można mówić przynajmniej od średniowiecza i to nie późnego, nie schyłkowego, po raz kolejny przewagę odnosi współczesność, czyli zwłaszcza wiek XX w tej refleksji teoretycznej. I również wymieniając kilka przykładów, choćby o Katyniu, czy Szekspirze współczesnym Kozincewa i Jana Kota, czy w filmie polskim o rewolucji rosyjskiej. W tymże 2001 roku ukazał się przekład tekstów Marka Ferro. To są teksty po francusku, Francuza i nie z ostatniej dekady, ale jest to ważne, bo jako wydawnictwo jest to jako podręcznik akademicki w dużym nakładzie i uprzytamnia to polskim badaczom doświadczenia zagraniczne, dlatego go chcę też tutaj wymienić w tej puli, w tym wyborze. Ale co jest ważniejsze, od kilku lat pani profesor Dorota Skotarczak wypracowuje definicję historii wizualnej. Jej pracę wieńczy wydana po raz pierwszy w 2012 roku w Poznaniu książka Historia wizualna. Składa się ze wstępu 5 rozdziałów, z czego 2 to również porządkują refleksję teoretyczną na temat związków kina i historii. Jeden o badaniach polskich, drugi o zagranicznych. A 2 stanowią analizy filmów o XX stuleciu. Warto zacytować definicję pani profesor i może razem z tym odrzucić definicję filmoznawstwa historycznego lub też zostawić temat otwarty. Historia wizualna to, już cytując, historia wizualna to zorientowana multidyscyplinarnie subdyscyplina badawcza zajmująca się analizą przedstawień audiowizualnych w kontekście historycznym. W tym rozumieniu historia wizualna obejmuje swym zasięgiem wszystkie te sfery, które występują na styku historii i historiografii, fotografii, filmu, sztuk plastycznych, nowych mediów i wszelkiej wizualizacji przeszłości i wiedzy historycznej. Do jej zadań należy zaś z jednej strony wskazanie na rolę, jaką przedstawienia audiowizualne odgrywają w tworzeniu przedstawień historycznych, wyobrażeń o przeszłości, stając się swoistą alternatywą dla akademickiej historiografii. A z drugiej wskazanie na metody badawcze przydatne do analizy audiowizualnych reprezentacji przeszłości jako relatywnie nowych
i równorzędnych wobec pisanej historii form refleksji o przeszłości oraz źródeł historycznych wymagających od historyka nowych umiejętności w zakresie krytyki i hermeneutyki przekazów medialnych. I przedostatnią tutaj ważną pozycją, którą mógłbym wymienić, zwłaszcza, że też tytuł konferencji jest Historia alternatywna, mianowicie książkę profesora Tadeusza Lubelskiego Historia nie była kina PRL-u. Znajduje się tam 13 tekstów na temat filmów, które nie powstały, a już niewiele brakowało i kolejne 13 będących recenzjami tego, które on jednak nie zobaczył. Wciela się profesor Lubelski w postać krytyka, naśladując jednocześnie styl i upodabniając nazwisko do nazwiska autentycznego krytyka który mógł napisać. Więc jest to ciekawa tutaj sprawa. Jeden z tych filmów pokazuje czasy nowożytne, mianowicie fabuła była osnuta wokół planu zamachu na ostatniego króla Rzeczypospolitej. Można tutaj jeszcze oczywiście wymieniać długo, na przykład w ostatnich latach jest cała seria w filmoznawstwie polskim książek na temat adaptacji filmowych literatury. Często są to adaptacje powieści historycznych, więc odnoszących się do XIX czy XVIII wieku czy innych czasów, więc również tutaj moglibyśmy się tym zająć. I jeszcze na koniec do takiej najnowszej rzeczy, jak chodzi też o klamrę. W druku jest książka Historia w kinie, nowożytność. To jest też zbiór artykułów, więc do tego będę odnosił. W tym roku myślę, że jest najbardziej prawdopodobne, że się ukaże. Więc tutaj chciałbym zamknąć tą część i konkludując, właśnie, chyba trzeba mówić o historii wizualnej czy audiowizualnej. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.